Sorry. Zaskoczyliście mnie. Witam. Cześć, hej. Słuchajcie, padło pytanie w ostatnim odcinku. A propos chyba pupy pani Maryny. Ktoś się zapytał, chyba jakiś Marcin. Zapytał się, co można zrobić i czy pokażemy, co można zrobić z dupą Maryny w lesie. No przede wszystkim można sobie umyć, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, z taką dupą można sobie wyciąć wkładki do butów. I to jest bardzo fajne wykorzystanie tyłka Maryny. Niestety to jest dla osoby, która ma dwie lewe nogi. Tutaj dół, tutaj góra. Odwrotnie, tutaj góra, a tutaj dół. Słuchajcie, dzisiaj krokodyl nie wystąpi, dlatego że będziemy rozmawiać o modzie, a jeśli moda, to pękot, czyli to, co się w tym teraz chodzi, a krokodyl za tak się, więc krokodyl odpada w dzisiejszym odcinku. Więc pierwsza sprawa, za chwilę opowiadamy o pękocie, a polecimy z innych rzeczy. Mam tutaj scenariusz naszego spotkania. Ktoś ostatnio mówił, że o, macie nowe buty BW 2005. Nie, mamy też takie stare buty Salewy, a BW 2005 dostaliśmy, wymieniliśmy się i są fajne, bo są ze skóry, a te strasznie kopcie mi tutaj później stopa, dlatego że są z Gore-Texem, o czym rozmawialiśmy ostatnio, i stopa słabo oddycha przy Gore-Texie, a pogoda się robi powolutku już taka coraz fajniejsza. Słuchajcie, dostaliśmy taką książkę Działania patrolowe lekkiej piechoty. Paweł Makowiec i Marek Mroszczyk, znamy obydwóch panów, bardzo fajną robotę robią. I teraz napisali taką książkę, to jest druga część, pierwsza jest o jakichś tam innych rzeczach chyba, nie pamiętam, chyba o Mołta, bo o CQB. Natomiast to nas mniej troszkę interesuje, a interesuje nas coś takiego. Jeszcze jej nie przeczytaliśmy, ale już patrząc, tak i przeglądając i znając obydwu panów, można powiedzieć, że na pewno będzie bardzo fajna sprawa. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, to jest książka dla takich poważnych gości o poważnych rzeczach, czyli są wykresy różnego rodzaju, cuda niewidy, nie jest to tam, wiecie, nie ma tam cukiereczków i opisów, jak fajnie wyglądać na fejsie. Niestety książka będzie bardzo mocno tematyczna, a opowiem o niej, jak już skończę ją czytać, nie? Czyli to jest kolejna sprawa. Słuchajcie, teraz tak, co modne w tym sezonie? Co modne w tym sezonie? Jak widzicie, mam już piękną kurtkę od firmy Specops. Ja jeszcze tam parę malutkich. O, tu jest mikrofon. Dopinam mikrofonik. Tutaj dopnę go. Jeszcze parę malutkich poprawek. To jest nasz projekt, pracujemy nad nim cały czas. Natomiast kamuflaż jest bardzo dobry. Czapka też, zobaczcie, widzicie? Dlatego krokodyl nie mógł wystąpić, nie? Ktoś tam mówił w zajawkach, że nie podobają mu się kieszenie, bo wygląda jak męskie piersi. Ale zobaczcie. Dobrze, nie? Słuchajcie, to nie ma wyglądać super zajebiście, to ma działać. I ta kurtka działa, a o tym niestety nie możecie się przekonać na razie, bo jest tylko jedna sztuka. Myślę, że następnym razem, jak już będziemy mieli więcej, to spokojnie będziemy mogli gdzieś ją tam komuś wysłać, może do testów, może takim cwaniakom z Warszawy, ale zobaczymy. Cięcie, nie? W tym sezonie oprócz pękota modnego, w Ataksie też będzie ta kurtka, nie? Ale one ze sobą się troszkę gryzą. W tym sezonie oprócz modnego pękota bardzo ważne są dodatki. Stawiamy na buffy w kolorach takich, zobaczcie, i wzorach, że tak powiem, zbliżonych do Arafatek. I to będzie trendy. I oczywiście Arafatki w kolorach patriotycznych. O, szkórka. I to w tym sezonie będzie trendy. Jeszcze bardzo ważna uwaga, firma Helicon, którą znacie, która jest teraz producentem bardzo fajnych rzeczy, otworzyła nową linię, nazywa się Direct Action i jeszcze, no, coś tam wiemy mniej więcej, co będzie, natomiast bardzo fajnie byłoby to sobie obserwować, bo już niedługo targi IWA i tam pokażą dużo ciekawych nowości i myślę, że wszyscy będą zdziwieni i zaszokowani tym, co tam będzie. Mam nadzieję, że do nas też trafi jakaś tam część rzeczy i będziemy mogli ją przetestować po swojemu, pokazać wam, czy to jest fajne, czy nie fajne. Myślę, że będzie fajne, nie? Natomiast sprawdzimy naprawdę, czy jest tak fajne, jak wszyscy mówią, że będzie fajne. I na koniec chciałem wam jeszcze pokazać, co można zrobić tą dupą w lesie. Więc oprócz tego, że można zrobić z niej sobie wkładki, można ją także spajczyć, nie? Czyli wiecie, no, mamy taką fajną laskę i możemy sobie ją po prostu, o, zobaczcie, podpalić. Uwaga,
Jestem gotowy. Mam krzesiwo. Już nieprodukowane. Pstryk, pstryk. I tyłek nam się fajczył. I to można zrobić właśnie z dupą maryny. Pozdrawiam. Co teraz zrobić? Ty, jara się.